W niedzielę 24 września w Utropku odbył się festyn strażacki. W programie nie zabrakło prezentacji nowego wozu strażackiego OSP Ustroń Centrum, konkursów z nagrodami, pokazu sprzętu strażackiego, a także wręczenia kluczyków zwycięzcy licytacji strażackiego Passata prowadzonej przez OSP Ustroń Centrum. Za nami widzę nowy samochód, tak? Tak, w tym roku, miesiąc temu otrzymaliśmy nowy samochód sfinansowany częściowo z budżetu miasta Ustronia oraz z WOŚ-u. A jaki koszt był? Koszt 530 tysięcy, z tego 180 tysięcy dostaliśmy dotacji z WOŚ-u. No to jakby trochę nam pan tutaj o tym samochodzie powiedział, coś więcej? Jest to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, zabudowie firmy Perfect. Na nim znajduje się podstawowy sprzęt do ratownictwa plus zbiornik wodny z agregatem wysokociśnieniowym. Ten zbiornik jest 1000 litrów. No i ten festyn zorganizowaliśmy w postaci takiej, żeby znaleźć jakieś dodatkowe fundusze na doposażenie tego samochodu, żeby mógł pełnić pełnej gracji pomoc innym ludziom na terenie miasta i powiatu. Jeszcze ten samochód nie jest zgłoszony na podział bojowy. Potrzebujemy więcej sprzętu, żeby to uzupełnić. No i liczymy na pomoc mieszkańców w czasie. Czyli na razie jeszcze korzystacie z tego starego, póki go nie wyposażycie, tak? Tak. Mamy tutaj z drugiej strony postawiony starego Passata, taki osobowy samochód, który służył nam dosyć długo. Był zakupiony albo przekazany z OSP z Ustronia Morskiego, z nadmorza. Wcześniej pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji, znaczy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. No i tak się u nas znalazł, a teraz ogłosiliśmy licytację. No i został nabyty przez takiego pana z Opola, który też tutaj do nas przyjedzie, zostanie przekazany jemu te kluczyki, żeby sobie go zabrał. A to za ile został wylicytowany? No, licytacja trwała miesiąc i ostatecznie został sprzedany za prawie 9 tysięcy bez jednej złotówki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.